Siema, tutaj z PartyATX. Rzadko robię te wstawki, ale ostatnio był znaczy jest presezon, dużo zmian w Lidze Legend, także postanowiłem sobie potestować różne runki. Oczywiście na Rengara też trzeba potestować, to zaraz wam pokażę, ale na początek od razu mówię, zostawcie subka na kanale oczywiście, tak jak zawsze. Zostawcie ocenę, wbijajcie na live'y, bo na Twitchu je robię, także no to większość. Kurde, pies zamknięty. To tam no, wbija większość osób, która jest zainteresowana, także zapraszam. A co do runek, to takie runki na Rengara grałem w tamtej gierce. I od razu mówię, że jeszcze jedna gra wleci Rengarem pod Dark Harvesta, który jest w teorii, znaczy on jest dosyć słaby w early, ale w late game jest bardzo silny, także jeszcze wleci gierka z Dark Harvestem na pewno. A teraz to elektryczne gówno, całkiem fajne, zobaczcie gierkę, także tyle. Gitara się ma. Poczekajcie sekundę, wezmę sobie tak, to. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Żydsonek.pl. Ej, pomóżcie mi z tym. A, bo teraz 1.30 się zaczyna gierka. O, ja pieprzę, ty. Lol, nie wiedziałem, że tak szybko się zaczyna gierka. Dobra, go. Czekajcie, ja sobie może przetestuję na razie tego. Chociaż nie, ty, bo jak to wyjdzie, to wyjdzie dobre i powiem, a na YouTube bym wstawił. A zagram Nexta i potem wyjdzie gówno, nie? I co będzie? Zrób runy na Mastera. No poczekajcie, będziemy sobie testować czempiony różne, nie? Na razie sobie testujemy Rengara. Także don't worry, czat. Teraz można robić serio prawdziwego Żyda. Możesz dostać darmowe przedmioty, a za uderzanie gold kradnij dostawanie free itemy. Co? Co w dupę? Ale o czym ty mówisz? Dobra, robię tego Reda, tylko że nie jest łatwo, co? No, nie no, straciłem tyle HP co wcześniej niby, chociaż teraz nie robiłem kruków, więc się zastanawiam o co chodzi. O lol, dobra, patrz na to, teraz co się stanie zaraz. Nie, bo on na blue był Fagas. Ej, uważaj, Pantenon, bo ci gość dojedzie, mówię ci. Tu będzie Lee Sin szedł. Albo tu. Na 100% będzie szedł Lee Sin. Lol, ty, lol, ty, lol, ty, lol. Co się stało? Idziemy w niego. O kurde. Wow. Dobra, go. To łatwo. Ej, dobrze wyszło. Pantenon niby umarł, ale ja mam 1-0-1, także nice, nie? Ej, fajnie działa ta masterka. Zastanawiam się, nie, buildy się nie zmieniły za bardzo na czempiony, nie? Chociaż w sumie ty, nie no, buildy się też trochę zmieniły, bo jednak. Patrz, na przykład grasz takim masterem. Nie, poczekaj, nie, nieważne. Zastanawiam się, jakie masterki on gra na Yasuo. Lethal Tempo, no właśnie, wydaje mi się, to jest useless. Ale nie jestem pewny. Jesteś moim królem, no witam poddanie. Witam. Dawaj, frajera. Dawaj. O lol. Ej, zastanawiam się, czy jak W użyję Rengarem, to przychodzę przez ścianę, a nie wicznie. Tak, ją zabiję. Ja pierdzie. Nie wiem, Rengar jest no, silny. Ale nie wiem, czy to jest zasługa tych runek, tych nowych run, czy po prostu oni są tacy słabi. No w sumie co te runy mi dały? No ile to mi daje obrażeń? Ty, ja pierdzielę. 107, tak? To nie jest źle. Patrz, jaki KS, patrz, jaki KS. Siema. Ty, gdzie uciekasz? Tak, nie trafiłem przy maciury. Support go olał. Ty. O kurde! LOL! Jezu! Przepraszam, że się dra. Ej, Rengar jest. Nie wiem. Ale widzieliście, bo w sumie ta masterka, no to jest jak ten, wiesz co chodzi? Jak piorunek, jak Thunderlord, tylko jest silniejszy, wydaje mi się, przez to, że run nie ma na AP, na AD i takie tam, ma się tylko 11 AD w sumie, no to jest silniejsze przez to, ale fajnie działa, fajnie. 120 niby obrażeń dodatkowo, z Duskbladem to będę miał plus 300 około za darmo. Także trochę przesadzone jak na moje, no ciekawa opcja. Nie drzyj się, bo przez to muszę cię oglądać na słuchawkach. No ale to źle? Nie wiem, ja bym się bał przyznać, że oglądam jakiegoś typa w internecie. Ty, no nie jest źle ten Rengar, nie jest źle. Więcej uśmiechu. Miałem taki gówniany dzień, ale jak streamuję, to jest miło. Lol, widzieliście to?
Lol. XD. XD. Śmieszne. Dobra, poczekamy sobie na Lee Sina chyba na blue. Patrz na to. Patrz, idzie albo tędy, albo tamtędy będzie szedł. Ty, poszedł na bota? Lol, jaki KS pieprzony. Go, tego flagosa. Ja pierdzielę, ty. Mocno. Ale to było bez masterek tak naprawdę, hit. Postaję za tu, zobaczymy czy będzie szedł Lee Sin. Fajnie by było, nie? Jak zabijesz Rengarem, to aż uśmiech mam na twarzy. Poczekaj, poczekaj. Ja sobie Duskblade'a oczywiście teraz wypieprzę i... A można tą mobilitkę. Dobra, czekaj, podejdę sobie tutaj. Ani tu wardę nie mają. Lol, Jezus Mary. KS, Boże, Oliwier! Graliśmy sezon rankedy i teraz tak się odwdzięczasz? Co za ham! Hekarim next, właśnie. Fajne są te runki niby, tylko ja bym chciał przetestować, ile by tak run, te runy dawały AD na przykład w setnej minucie. To byłoby spoko. Wyobraźcie sobie, bo tak naprawdę nieskończoność AD dają. Ta runka daje nieskończoną ilość AD, zobacz. To tak rośnie, non stop rośnie. On ma pewnie R-kę. Aha, nie miał. Nie miał. O lol, ale przeżył to. Lolek. Trochę za łatwo, ale to... No nie wiem, czy te runy mają takie znaczenie w tej sytuacji. Fajna jest ta runka, że masz CDR mniejszy na R-ce. To jest mega, naprawdę. Kiedy będzie w 10 dni do brązu? Musielibyśmy grać duo, mordeczko. No mam 318 AD czat, ale... No mam tak, z run mam obecnie plus 5, plus 11, czyli plus... Ile? To jest 16, tak? Plus 16 AD mam z runek obecnie, czyli tak naprawdę tyle... Ile miałbym normalnie, nie? Plus 16 AD mam z run, a wcześniej jeszcze miałbym z masterek, czyli miałbym obecnie więcej AD niż mam teraz. No to bez tych to miałbym więcej, nie? Trzeba na to patrzeć też, nie? Pantenon, biegnę do ciebie. Biegnę! Lol, o lolek, ale ograł. O lol! A ja flashowałem, żeby go uratować. A! Szkoda. Ponownie full build po jednym cofnięciu. Nie no, już to robiliśmy, no co będziemy w to jeszcze raz wchodzić. Dobra, tu będą szli prawdopodobnie. Albo Lee Sin. Albo Lee Sin. Ty, ja pierdzielę, ty. Ej, mocno wlazło. Ty, ale plus 160 obrażeń, no to jednak... Co? No i? 260 obrażeń wchodzi tak, o to nie jest mało, plus Duskblade. Ja pierdzielę, ty, ja mam prawie 500 obrażeń dodatkowych z samych pasywek, kumacie to? Ile to jest? Ej, nie, puszujcie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra, z widzami jak gram, to można sobie ustawić giereczkę, a potem rzucasz na YouTube 70 kili Rengar, tak jak Night Blue. Na frajera. Nie podniecaj się? Czemu? Jak ja lubię czuć taką, a nie inną emocję i takie te. To co? Dobra, umarł. No niestety. O! Ty, ale no wiesz, darmowy. Dziękuję bardzo subskrypcji. Wielki fan Sparty. Kawarecik dla ciebie. Przyszedł Spartiatyk, skończył się Netrodal. A ile Netrodal ma osób teraz? Bo wiem, że... Nie, ja nie zabieram nikomu widzów, tak mi się wydaje. Bo ja przecież mam... Znaczy widzów, nie zabieram nikomu, bo ja ten. Bo ja mam widzów z YouTube'a w większości. No Jezus, jaki dał szala. O, quadra kill! Goń to! Goń to! Ty pędka jakaś? A, sura dali. Ty, no taką gierkę można na YouTube dać, jak trwa 18 minut. Także dziękuję. Wiecie ile damage'owali. Ze skilla w krzakach już siedzi, aby nas jeść. Przecież nas naskoczy i zabije asasyn. Weźmie na nas kół, puści na swoje kół. Zabije nas, powiedz mi skąd on się tutaj wziął.
czy w dżungli, czy gdzieś indziej. Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby.